Witam, witam, witam. Moi najdrożsi, znowu jestem, znowu będę was bawił, znowu będę malował i robił to, co robię, jak mi się wydaje, najlepiej. I jak pewnie już wielu z was tak mnie ocenia. Zresztą notowy się... Nie, przepraszam, kurczę, dałem. No robię to, co robię i to, co kocham, to jest najważniejsze. To ja dam radzić, jesteście na moim kanale, malowanie krok po kroku. Troszkę was mi przykro i także tak się stało. Znowu przepraszam się was, muszę, że znowu parę dni mnie jakoś tam nie było, ale obiecuję, chociaż te obietnice moje to różnie to wyglądają, że już będę dużo częściej i będzie dużo, dużo więcej filmów, bo też widzę, że oglądane, żeby mi spada, dlatego, że znaczy w sensie takim, że tam nie jest jakaś tam diametralna i radykalna spadek, jakiś spadek, bo wiem, że filmów mam, nie wiem, czy ktoś ma więcej w Polsce tego rodzaju filmów, ale to nie zwalnia mnie z odpowiedzialności na tym, żeby tutaj was odpowiadać na wasze pytania, na wasze jakieś prośby, no i po prostu być i malować w końcu te tematy, na które najbardziej czekacie. Dzisiaj parę rzeczy chcę powiedzieć na wstępie, takich ogólnych, a później będę kontynuował, jak widzicie, obrazik numer 2, który tam zacząłem parę dni temu, tam kilkanaście dni temu. On jest malowany techniką olejną, jest już nawet te jasne, kolory, które najdłużej są, już przeschły. Teraz będzie bardzo fajnie, można go w 20, tam 40 minutach, czyli tam w jednym czy dwóch odcinkach mojego malowania skończyć. Także zaraz do niego wrócę i powiem wam o tym, co tutaj z nim będę robił, bo jest moim zdaniem jeszcze dosyć surowy i ten, ale jest fajnie malarsko potraktowany, także po prostu zaraz go będę kończył i będę nad nim pracował dalej. Słuchajcie, chciałem wam o dwóch rzeczach fajnych, ważnych powiedzieć. Po pierwsze to tak, w związku z tym, że tutaj w mojej lokalizacji, w której się teraz znajduję, jeszcze to zostało mi w sumie 2 miesiące od dzisiaj na to, żeby się stąd wynieść i po prostu szukam lokalu, już mam coś tam upatrzonego, może być mniej bardziej, może coś tam się uda, no muszę gdzieś tam się przenieść. I z tego powodu też do was prośba, jeżeli macie, jesteście z Wrocławia bądź okolic, macie gdzieś tam coś tam, gdzieś ktoś usłyszał, że gdzieś jakiś lokal użytkowy do wynajęcia jest, to dajcie mi znać na maila, zapraszam na moją stronę, tam jest, znajdziecie, już mam w sumie dwie strony, na których nie znajdziecie, amrazik, czyli amrazik, adammarekrazik.com, czyli amrazik.com, bądź na stronę adamrazik.com. Tam też możecie mnie znaleźć i tam napisać do tego, tam są adresy mailowe. Także zapraszam. To po pierwsze, to wszystkich tych, którzy znają jakieś tam namiary na rok. Druga rzecz to chcę troszkę wyprzedać moich obrazów, bo będą się to wiązały, moja przeprowadzka się będzie wiązała z większymi kosztami. Dlatego wszystkim tym, którzy chcą jakiś obraz mój mieć, chcą go nabyć, a jest, wiem, że i wiele razy wam to powtarzałem, że są naprawdę atrakcyjne cenowo, to napiszcie do mnie, ja wam wyślę ofertę, które są na tym, że tak powiem, w tym momencie do nabycia, a jest naprawdę bardzo fajnych parę obrazków, i słoneczniki są, i tulipany, i ten pejzażek taki bardzo fajny z tymi drzewami, taki świeży, przez jeden, drugi, i jedne kwiaty, abstrakcji parę jest, także fajnie można. Mam też takie parę kopii, baletnica, która bardzo dobrze mi tam, że tak powiem, ten motyw takiej baletnicy, który tutaj na kanale widzieliście u mnie, po prostu kiedyś tam zrobiłem parę wariantów tej baletnicy, one są prawie ten identyczne, no ale tam, bo to wiecie, tak malarsko, jak one się traktuje, i z pachą tam są ta suknia i tak dalej, to mam jeszcze po prostu, także może być baletnica, mogą być ta moja przystań, też tam mam taki... Jest parę fajnych obrazków po prostu, które jeżeli chcecie, kopii mam parę fajnych, mam autoportrety zielonym Bugatti, Tamary Łępickiej, mam Uleja, mam Stanisławskiego, mam co tam jeszcze, Kostaka, mam takiego jeźdźca fajnego, mam, no jest parę fajnych obrazków, także zapraszam i w końcu ruszam, już teraz bez zbędnych obiecanek, tasanek, znowu mam już 6 nowych obrazów zarabiających, cały cykl zrobię na ten temat, bo chcę wrócić do tego też mojej tej idei tego magnesu finansowego i tego, jak to już nawet postanowiłem, że nawet przed ukazaniem się książki będę wam zrobię tak roboczą, to znaczy będę wam, nie ma nic trudniejszego, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to będę wam wysyłał linki i możecie sobie to już robić, bo te ćwiczenia mentalne warto robić dla tych wszystkich, którzy jakoś w życiu się pogubili i chcieliby tam swoje życie zmienić, to zapraszam, piszcie do mnie, ja wam
podeślę, to naprawdę działa, nie trzeba w to wierzyć, będę o tym mówił jeszcze niejednokrotnie na moim kanale i wideoblogu, bo te filmy, które się tutaj pokazują na YouTubie, automatycznie też wrzucam to na mojego wideobloga, tam będę też te oferty do Was kierował z moimi nowymi obrazkami, z moimi nowymi pracami. Też jeszcze, żeby skończyć wątek prac, to nowa zakładka się pojawi z obrazami zarabiającymi, jak i również z obrazami tymi, awatarami duszy, bo z tym też chcę ruszyć i całą akcję z Wami przeprowadzić, znaczy dla tych wszystkich chętnych, którzy będą chcieli takiego awatara duszy zamówić, to też będzie okazja. Przy okazji właśnie wszystko wytłumaczę, jak to działa i jak to się maluje, jak ja to maluję, jak to, co to jest w ogóle, z czym to jest i co to są te awatary duszy, ten mój produkt sztandarowy, który będzie tutaj na kanale dla Was dostępny. Jeszcze jedna rzecz, mam nadzieję, że się tym nie pogrążę, bo dużo się teraz dzieje. Wymyśliłem coś takiego jak taki portret przodka. Chcę też tak pokazać Wam, jak to w fajnej konwencji to zrobić, bo wielu rodzinach, i u mnie też się takie sytuacje teraz zdarzyły, że po prostu warto by było, i wielu z Was takich rzeczy szuka, zrobić coś fajnego, jakiś właśnie tego rodzaju portret, nie tylko odświeżyć jakąś fotografię i ją wydrukować gdzieś tam na papierze czy na płótnie, ale warto właśnie fajnie to zinterpretować, taki portret w starej konwencji, starego malarstwa zrobić, takim działem też ruszę. Dużo też się zdarzyło i tutaj z tego momentu Was pozdrawiam, właścicieli firmy Renesans. Jak wiecie, jestem ambasadorem tej firmy, będę ten produkty tej firmy polecał i rekomendował. I też już jesteśmy w postępnych uzgodnieniach na dwa pierwsze produkty, to znaczy więcej tych produktów, ale po pierwsze to poradnik, który będzie w takiej formie zeszytowej i tutaj do Was prośba, napiszcie mi, bo mam przygotowane kwiaty, ale być może jakiś temat chcielibyście na następie, żebym to zrealizował, bo tam będzie około 40, może nawet więcej, 50 zeszytów takich z tym, jak malować na przykład kwiaty, jak malować pejzaż, jak malować martwą naturę, jak malować akcję, jak malować portret, na przykład pierwsze trzy zeszyty może takich, znaczy numeracje, bo tam sobie ponumeruję je różnie, natomiast będę chciał zrobić to w ten sposób, żeby i podstawy malarstwa na przykład, o barwach pochodnych, od podstawowych, pochodnych i tak dalej, i też wykorzystanie ich w malarstwie, w rysunku, jakichś podstaw perspektywy, czy tam kompozycji, będzie wiele. Będzie też się różniło, bo tak skorzystam z takich jak gdyby wzorców zachodnich, znaczy podobnych w tej tematyce, z tej dziedziny, natomiast ja troszeczkę jeszcze tam rozszerzę, poszerzę o właśnie moje doświadczenia, to znaczy z abstrakcją, bo to jest dla Was, twierdzę, że nie zawsze musicie, to malarstwo musi być dla Was realizowaniem, czy transponowaniem, czy jak to jeszcze powiedzieć, przekładaniem rzeczywistości, realiów na płótno, ale może być też tylko takim emocjonalnym, spontanicznym, żywiołowym potraktowaniem, zabawą, kolorem i wtedy nie jest potrzebne nam odwzorowanie tej natury, ale raczej tworzenie tej rzeczywistości z naszej wyobraźni, z jakichś naszych przemyśleń takich malarskich. Dlatego też ten temat malarstwa czy w ogóle abstrakcji znajdzie się w tym formie tych zeszytów. To te dwie rzeczy, ta rzecz i to będzie w ramach tego mojego, który już też niebawem się od otwartego sklepiku. Tam też będę polecał tą moją książkę Magnes Finansowy, czyli jak zarabiać, jak zrobić pieniądze będąc leniwym, awatary duszy, wszystkie te nowe nowości. I drugą taką nowością to będą zestawy. Pierwszy zestaw już przed świętami, mam nadzieję, tam czy w okolicach świąt się ukaże, czy już niebawem, no też za 2-3 tygodnie, pewnie 4. I będzie pierwszy zestaw polecany przeze mnie i tam będę robił zestawy takie, to będzie razem firmowane właśnie firma Renesans, z Adam Razik poleca. I tam będą zestawy do farb malowania, takie startowe wydam przez zestawy do malowania farbami olejnymi, do farbami akrylowymi, farbami akwarelowymi, gwasz, rysunek i tak dalej. Będę też, zacznę tutaj na kanale, bo też chcę Wam pokazać, dużo z Was pyta o podstawy rysunku, czyli tutaj też zacznę robić, pokazywać Wam, to też wielu z Was się przyda, czyli zrobimy sobie podstawy rysunku i zrobimy podstawy w ogóle, jeżeli chodzi o barwy, bo też mnie tutaj wiele osób, jak mieszać te kolory, jak to się w ogóle
rozpoczynacie swoją drogę i dlatego też będę chciał to pokazać. Dlatego zapraszam Was. Dla mnie w tym momencie to troszeczkę zabrzmi tak z mojej strony egoistycznie, ale wszystkich Was zapraszam, tych, którzy chcą mi pomóc w tej mojej przeprowadzce i w tym, żebym tam się, to zapraszam, napiszcie, a jednocześnie chcecie mieć mój obraz, to tych z Was zapraszam, bo to jest dla mnie najistotniejsza w tym momencie sprawa, żeby tam mieć na te wszystkie kaucje i tak dalej, na zmianę lokalu, to chcę Wam wyprzedać moje prace, żeby mieć na to kaskę, natomiast na te podstawy, w ogóle to zapraszam do tego, żebyście to mnie pisali i z wszystkimi prośbami, jakimiś tam prośbami i tematami na przykład do moich nowych filmów, czy jakimiś propozycjami na jakąś, no i generalnie zapraszam do współpracy, bo też chciałbym, żeby w końcu, no już teraz tych parę dni, kiedy będę się przeprowadzał, no to już nie będę Was tam, że tak powiem, angażował w to, ale tam mam nadzieję, że będzie tam i tak w tym moim nowym miejscu, w którym się znajdzie moja pracownia, będzie właśnie kąt do tego, żeby się spotykać i już pierwsze spotkania takiej grupy kreatywnej. Oczywiście jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Też w najbliższych dniach to uruchamiam, już to jako funkcjonalność mam na mojej stronie amrazi.com. Jest taka zakładka lekcje malowania, czyli nauka malowania i tam będziemy się spotykać na takich webinarach i też w najbliższych dniach taką funkcjonalność otworzę na stronie, tylko napiszcie mi, co byście chcieli, jakie tematy, tam będziemy się spotykać, będziemy mogli, jak spróbuję to zrobić, żeby z moim Zbyszkiem informatykiem, który programistą, który mi to robi, ustawimy na ile kamer i tak dalej, żebyśmy mogli jak największej ilości oglądać, pytać, pokazywać, tak dalej. Zrobić coś fajnego i unikatowego na skalę naszego, nie wiem czy światowego, ale na pewno na wszego polskiego internetu będzie to taka dosyć fajna rzecz i mam nadzieję, że wielu z Was tam zgromadzi i wielu z Was będzie chciało się ze mną spotkać i porozmawiać na żywo po prostu pomalować. Maluję farbami, jeszcze kolejna będzie rzecz, ale to już dobra, żeby nie za dużo naraz. Maluję farbami olejnymi, ten obraz, akurat obrazek jest malowany, czyli ten obrazik 2, numer 2, malowany farbami olejnymi firmy Renaissance Olej for Art. To są te farby, są tą średnią półką tych farb olejnych. Będę teraz za chwilę polecał Wam to z tej najwyższej półki farby olejne w tej serii Master. Natomiast te to są farbki wielkości 60 ml. Dla wszystkich, którzy już zdecydowali się na malowanie, ja twierdzę, dobra, jeszcze może będzie mniej malowania w tym odcinku, ale więcej gadania, ale jeszcze to muszę powiedzieć. Dla wszystkich Was, którzy zaczynacie malowanie, ja, Adam Razik, tutaj twierdzę, że najbardziej szlachetną, po pierwsze najbardziej szlachetną, z jednej strony najbardziej unikatową i najbardziej, jak to powiedzieć, oryginalną, szlachetną, najbardziej taką królową technik, to jest na pewno to jest technika olejna. Przepraszam za jakieś za moje zachowanie na ekranie. Technika olejna i uważam, że od tej techniki powinniście zaczynać malowanie, naukę malowania. Ona jest na tyle fajna, że farby dłużej schną. Jak wiecie, wszystkim tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, to około 3 tygodni, miesiąca taki obraz schnie olejny. To też zależy od warunków w ogóle atmosferycznych, od wilgotności powietrza, od ilości światła, które dostaje taki obraz przy wysychaniu i takiej temperaturze, wszystko jest uzależnione, ale tak mniej więcej powiedzmy, i też oczywiście od kolorów, od grubości nakładanej tej farby. Natomiast ona jest najbardziej taka plastyczna, elastyczna i najwięcej możecie z nią zrobić, bo jak wiem z doświadczenia, technika akrylowa, farby, położona farba, jak teraz się dowiedziałem, farba na przykład położona na powierzchni obrazu, jakiś, to też uzależnione jest od grubości tej położonej farby, od warunków dookoła, czyli tej temperatury i tak dalej, wilgotności, ale jak się dowiedziałem od właścicieli firmy Renaissance, od Christana, to po prostu to schnie około paru minut, no minuta, dwie, trzy minuty i farba akrylowa powinna być sucha, dlatego farba olejna jest dla początkujących najlepszą, wydawałoby się najtrudniejszą może być, chociaż ja twierdzę, że najtrudniejsza będzie akwarela, bo wymaga dużego doświadczenia i zdecydowania. Akryl będzie też trudny, bo
i szybciej przesycha, i troszkę inną trzeba technikę zastosować, inaczej tam nie można za tych laserunków zrobić, tam nie można zrobić pewnych rzeczy, którą... Dlatego najbardziej odpowiednią techniką dla początkujących uważam, że powinna być technika olejna, chociaż jest pewnie droższa i wymaga jakiegoś takiego więcej czasu, więcej pracy, no ale jest to technika naprawdę szlachetna i można to odstawić. Oczywiście wszystkich Was zapraszam do tego, żebyście malowali, ale nie tylko tak malowali, wiecie, maluję obrazek i nad nim siedzę tydzień i malować jak najwięcej, żeby po prostu zmienić tematykę podczas malowania. Jeden obraz zostawiam, następny biorę i tak po prostu, żeby ten rozwój szedł w różnych kierunkach i nie tylko się skupiać na tym. A ja będę Wam polecał i na wszystkie pytania odpowiadał, jak to robić, żeby to po prostu to malowanie sprawiało Wam przyjemność, a nie było jakąś tam, wiecie... Bo ja wiem z własnego doświadczenia, że nieraz się wpakowałem w jakiś tam kozi róg, czy tam w jakiś problem i po prostu tym się męczyłem nad jakimś jednym fragmentem obrazu, coś tam nie wychodziło, jakieś brudy i tak dalej, później ten człowiek to brnął, albo jeszcze nie daj Boże zrobił coś takiego, jak Wam też już o tym wspominałem, że wziąłem i na przykład gdzieś tam na palecie zostają farby, żeby to wykorzystać, gdzieś tam człowiek maznął czymś i niepotrzebnie, a to wcale nie trzeba było. Maluję farbami olejnymi Olej for Art, firmy Renesans, natomiast maluję też do malowania, dodaję. Mam przygotowany w pojemniczku rozpór sykatywy, czyli tego przyspieszacza, do tego też będę, już nie wielokrotnie mówiłem o sykatywie, która przyspiesza schnięcie i używam terpentyny balsamicznej, także terpentynę balsamiczną do tego. Ktoś mnie pytał też o to, że jest wielu z Was pewnie takich, którzy mówią, że dlatego nie chcą malować olejnymi farbami, bo terpentyna, ten zapach jest toksyczna, coś tam może szkodzić i nie potraficie tego znieść. Można użyć, to jest tak zwana terpentyna bezzapachowa, ale to właściwie to tak naprawdę to w składzie to terpentynę tam nie ma, to jest raczej taki rozcieńczalnik bezzapachowy, ale też to można tego używać i w tym rozcieńczać, dlatego można to zastąpić normalną balsamiczną terpentynę. Słuchajcie, teraz tak, wracam do tego obrazika mojego, wiele jest tu jeszcze fragmentów zabrudzonych i tak dalej, troszeczkę kolorystyka jest, że tak powiem, bardzo radykalnie ekstremalna, bo bardzo nietypowe i surowe zestawienie tego pomarańczowego z tą zielenią, będzie mi bardzo trudno jakoś tam wybrnąć z tego, żeby to było ciekawe i jakoś takie smaczne, żeby to, ale spróbuję. Teraz biorę jak zwykle mój cienki pędzeleczek, biorę jakiś tam czerń, mam dwa rodzaje czerni, mam czerń kostną i mam bitum, czyli ten taki asfalt bitumiczny, coś tam takiego. I biorę do tego, jak pamiętacie, nie należy używać farb prosto z tuby, dlatego też delikatnie łamię tam jakimiś, w tym przypadku ultramaryną. I teraz po prostu nanoszę gdzieś ten rysunek taki, wzmacniam tu niektóre fragmenty tego obrazka, co mi pozwoli, o widzicie, tutaj by było fajnie coś, czym skontrastować, widzę, że ta linia, którą tutaj użyłem, którą tu zrobiłem już, fajnie tutaj się... O, tu gdzieś będzie pewnie trzeba coś ciemniejszego zrobić, także od razu ten kontrast. Mało tu kontrastu, może to tego brakuje w tym obrazie, dlatego po jakimś naniesieniu szybkim takiego rysuneczku, a wiem, że tutaj niewiele już teraz zrobię, bo czasu trochę minęło, to zaraz będę chciał po prostu to kontynuować i tutaj nanosić kolor, żeby tego koloru, ten kontrast tu odnajdywać. O, widzicie, to bardzo fajnie parę pociągnąć już ciemną farbą i już. Tu są nawet jeszcze miejsca, gdzie jest czyste, białe płócienko. To prawda, Rosjanie mówią, że powinien obraz gdzieś tam mieć w fazie końcowej już tą czerń gdzieś tam się powinna znaleźć. Nie czerń, tylko płótno. Ale słuchajcie, przepraszam Was, pierwsze nagranie po jakimś tam paru dniach przerwy, muszę znowu wejść w ten rytm. I to, że maluję jednocześnie opowiadając, teraz wiele dni malowałem, nie dlatego mnie nie było, że nie malowałem, tylko wiele malowałem, bo miałem po prostu, mam ogrom pracy. Teraz, żeby tam zdążyć to wszystko zrealizować, to nie chciałem się tak rozpraszać, żeby tutaj, to niekorzystne dla Was, no bo nie było mnie, ale mam nadzieję, że teraz już po prostu będę sobie to tak dzielił, żeby to po prostu wyznaczał sobie ten cel codziennie tam 1, 2, może 3, a jak się nawet uda, to więcej tych filmików
Chociaż sam nie wiem, jak to jest, kiedy, może też napiszcie mi, kiedy te filmiki do internetu wrzucam, na YouTube'a, czy tam na stronę, czy oglądacie to, jeżeli na przykład zdarzają się takie dni, że wrzucam 4 filmiki, czy to oglądacie 4 od razu, czy to sobie jakoś dawkujecie, czy jak to jest, dlatego jak byłoby lepiej, takie pytanie do Was, czy lepiej byłoby jeden, dwa maksymalnie filmiki, czy w ogóle, albo jeden dziennie, czy nawet 4 i tak dalej. Ja myślałem do tej pory, że to jest tak, że po prostu dla tego, kto chce, to zobaczy, a dla tego, kto nie chce, no to sobie zobaczy później, czy ten, ale ważne, żeby, może to być różnie ze mną, jestem już wiekową osobą, także żeby, wiecie, jak coś zrobiłem, to już jest zrobione, dokonane, tak? Jak to mówią, jutro nie istnieje, dlatego lepiej to, co masz zrobić jutro, to zrób dziś, bo jeżeli nie zrobisz dzisiaj, to jutro tego w ogóle nie zrobisz, dlatego może lepiej. No ale jakoś bardzo bym był, tak powiem, ciekawy Waszego zdania na ten temat. Czy lepiej właśnie mniej, a systematycznie, czy może więcej, a mniej systematycznie, nie, to będę chciał systematycznie, żeby to było systematycznie, żeby to było. Żeby to było po prostu. No i teraz wrócę. Aha, jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć. Wrócę do tego, żeby wszyscy ci, którzy chcielibyście ze mną współpracować, to też napiszcie do mnie. Ja sobie taką listę już zrobię, bo teraz jak tą moją nową pracownię otworzę, to po kolei będzie.